Witajcie, z tej strony Max, a w tym materiale przedstawię Wam, co zostało dodane do gry wraz z aktualizacją 7 zbrodni Kulerwo. Nowy Warframe, dedykowana broń, ale również właśnie wystartował event. A na samym Duviri zostało dodanych i usprawionych naprawdę wiele rzeczy. Zaczynajmy. Przede wszystkim dodano tytułowego Warframe'a, Kulerwo. W trakcie misji na Duviri lub jako poboczna aktywność będziecie mogli stoczyć z nim walkę. Pokonanie go da Wam surowiec, za który będziecie mogli u duwirowej handlarki, trzecia opcja dialogowa, kupić jego schematy. Znajdziecie tam też schemat i części do nowej strzelby, rauty. Przez 2 tygodnie, od momentu wypuszczenia aktualizacji, jako event z nawigacji Duviri będziecie mogli wybrać specjalną opcję. Klikając po lewej, u góry, rozpoczynacie zestaw 6 zadań, gdzie ostatnim, przed potyczką z orożmijem, jest walka z Kulerwo na jego wyspie. Po tym czasie, ale również już teraz, na normalnej rozgrywce, w trakcie smutku, gniewu i strachu, możecie udać się na jego wyspę. I rozmawiając ze strażnikiem, rozpocząć walkę. Skorzystanie z eventu wymaga posiadania 5 kleszczy patosu. Będąc w nawigacji do Viri i mając 4 rangę w drzewku możliwości, u Wuczęgi, będziecie od teraz mogli sprawdzić, jakie postacie oraz bronie czekają na Was po wejściu do jaskini Teshina. A jeśli już mowa o jaskini, co 20 godzin będziecie mogli zerwać kilka losowo rosnących roślin we wnęce po lewej stronie. Na Dormizonie natomiast będziecie mogli sprawdzić, na jakim poziomie wzrostu są one aktualnie. Oprócz tego, na Duviri znajdzie się nowe aktywności poboczne oraz powróciły też wyścigi konne. Jedną z nowych aktywności są portale do podziemi, dostępne po uzyskaniu 7 dekretów lub więcej. Podczas każdej rozgrywki na Duviri dostępne będą 3 takie portale. Będą one zaznaczone na mapie. Po przejściu przez jeden z nich rozgrywacie jedno zadanie, jak na wieloboju. A po zaliczeniu, nagrodą jest jeden gwarantowany arkan. Rozgrywając te portale na ścieżce stali, macie szansę na jeden z 4 nowych arkanów. Same zadania w podziemiach uległy delikatnie zmianie. Podczas eksterminacji pojawi się kapitan Bor, a obrona została skrócona z 5 do 3 fal. W trakcie misji na Duviri traficie na nowe dekrety, z czego część z nich będzie przeklęta. Będą dawały pewne profity, jednak jednocześnie wymagały poświęcenia czegoś. Innymi nowościami są m.in. nowy surowiec, 10 sąd akordów do znalezienia, czy nowe dekoracje, możliwe do kupienia u handlarki na Duviri lub w Dormizonie, druga opcja dialogowa, za żetony, które dostajecie za rozwiązywanie zagadek z sowami. Kilku poprawek i zmian doczekały się broni typu Incarnon. Między innymi jest teraz wyświetlone, ile posiadacie danych genes Incarnon oraz z którymi wariantami broni już je połączyliście. Do tego u kawalera na Zarimanie możecie zdjąć genes z danej broni. Otrzymacie ją na powrót do ekwipunku, jednak nie odzyskacie zainwestowanych w tym procesie surowców. Rebalansu i pomniejszych zmian doczekała się większość broni tego typu. A do tego standardowo skiny. Deluxe dla Gaussa, zestaw elementów zależnych od nastroju dla konia, znajdzie się też coś dla operatora i Wuczęgi, a także paczka skinów Tenogen. Oprócz tego sporo usprawnień wizualnych, jak na przykład ikonki zaliczonych zadań na Duviri, czy oznaczenie umiejętności dodających jakąś specjalną osłonę, jako Overguard, na przykład przy żelaznej skórze Rhino. Pojawiły się też usprawnienia optymalizacyjne, nowe opcje graficzne i dużo, dużo pomniejszych fixów. Pełna lista zmian znajduje się w opisie tego filmu. Zachęcam ją sprawdzić. I to by było na tyle w tym materiale. Powodzenia we farmieniu Kulerwo. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy lub na jeden z moich streamów, link w opisie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.